Witam się z Wami dzisiaj z parkingu. W tym vlogu będzie dużo załatwiania różnych spraw, dużo zakupów. Moja córka ma w tym tygodniu urodziny. Zaczynamy od roweru. Zbierała na niego od chyba pół roku, sobie wiecie, do świnki, skarbonki, więc dzisiaj wielki dzień. Idziemy coś wybrać. Różowo, ale te już są trochę za małe. Szybki przegląd rowerów. Powiem Wam, że jestem zwolenniczką właśnie takich prezentów, gdzie po prostu dziecko sobie zbiera na coś i kupuje już coś, co chce. Kiedyś mieliśmy taką sytuację, że moja córka dostała w ciągu nieco ponad roku 11 kartonów klocków. Czajcie? Już do końca życia będziemy mieć najróżniejsze klocki. Każdy pomyślał tak samo, że klocki są zawsze dobrym pomysłem i ja też tak uważam, jak kupuję komuś prezent. Tylko, że jak pomyślą tak wszyscy, to, bo wiecie, ona też nie startowała z zera, nie? Miała już jakieś w domu i teraz mamy po prostu więcej niż, nie wiem, w przedszkolu. No i jeszcze wiecie, no nie będziemy pewnie na tej Malcie jakoś niezwykle długo, więc raczej już pozbywamy się powoli rzeczy, żeby potem nie mieć nie wiadomo ile sprzątania, ogarniania, sprzedaży i tak dalej. Tak więc no zdecydowanie wolimy jeden większy prezent kupić, niż żeby po prostu było 30 różnych tam mniejszych zabawek. No. Agresja. Mamy już inny dzień, no jak widać już jest ciemno po zachodzie, może trochę się odwrócę do lampy. Powiem Wam, że nawet nie pamiętam na czym ostatnio skończyłam nagrywać. Byliśmy tam w sklepach i tak dalej, ale nie pojechaliśmy w końcu do wszystkich, do których chcieliśmy, bo po prostu za dużo nam to i czasu zajęło i ja też czułam się trochę osłabiona i tak dalej. Więc stwierdziliśmy, dobra, tam ogarniemy to w tygodniu. I powiem Wam, że dzisiaj mam tak zły dzień, bo cały czas się martwię o coś. Jestem jeszcze przed okresem, więc możecie sobie wyobrazić natężenie emocji, jeżeli chodzi o niektóre sprawy. I no i właśnie i wczoraj, i dzisiaj no jestem takim jednym wielkim zmartwieniem. To głupie brzmi, no ale chodzi mi o to, że po prostu martwię się o to, że moja córka się rozchoruje. Martwię się o to tak w sensie poważniej niż jakiś tam delikatny kaszel i że nie będziemy mogli w ogóle zrobić tej jej imprezy urodzinowej. Martwię się o to, że te inne dzieci, wiecie, z jej grupy, a nawet nie z grupy, bo zapraszamy też poza, że to one też będą chore. Ona w tym momencie też jest u lekarza, no jak się możecie domyślić, nie sama. W ogóle to też ciekawe, że zaczęła chodzić z tatą do lekarza, jak była taka potrzeba, jak ja miałam leczenie, no i tam nie za bardzo w ogóle byłam w stanie. I po prostu znaleźli jakiegoś lekarza niedaleko, w ogóle dobre oceny, wszyscy polecają i tak dalej. I ona się przyzwyczaiła, że ona chodzi już z tatą do lekarza, więc dla mnie ja trochę jestem zbyt emocjonalna. Ja to strasznie przeżywam w ogóle takie wizyty, więc okej. To akurat dobrze nam wyszło. No i dowiemy się, czy to coś poważnego, czy ona zaraża w ogóle tam dalej, czy to już jakaś końcówka, no, nie mam pojęcia. No i właśnie te dzieci, no, też chorują, więc ktoś tam nie przyjdzie, ktoś chyba też nie przyjdzie. Trochę się obawiam, więc wiecie, no, tak jako matka, jako osoba jakaś tam empatyczna, no po prostu martwię się tym, że będzie jej przykro, że może jej najlepsza koleżanka nie przyjdzie, że na przykład zamiast tam, nie wiem, 15 dzieci przyjdzie trójka i wtedy ciężko będzie ogarnąć jakieś zabawy. No, jeszcze wiecie co, mamy te problemy z tortem. Na Malcie usługi, ja Wam mówiłam, że bardzo często są problemy, że tutaj nawet jak człowiek się na coś umawia, to potem może się okazać, że jednak nie wyjdzie. I to dotyczy bardzo różnych rzeczy. Na przykład moja koleżanka kiedyś umówiła się do fryzjera. Przyjechała z Gozo na Maltę. Wiecie, to ta droga zajmuje, to jest w ogóle zupełnie inna wyspa. No i fryzjerka zapomniała. Nie przyszła. Nie? Także takie rzeczy się zdarzają. My też na przykład czekamy od nawet nie wiem kiedy, żeby nam wycykolowali i odmalowali ścianę, bo mówiłam Wam, tam mieliśmy problemy
z grzybem, no i mieliśmy w ogóle zrywane tapety, żeby zobaczyć, czy coś tam, czy po prostu ten grzyb jakoś, nie wiem, jest na całej ścianie. No raczej nie chciałabym wtedy mieszkać w takim pomieszczeniu, więc zrywaliśmy te tapety, okazało się, że tam na szczęście nie, że tylko w kąciku. No i mieli przyjść właśnie wycykolować tam i odmalować. No. No to ja teraz sobie żyję z taką ścianą po prostu, gdzie amatorsko są zerwane tapety. Kiedyś też zamówiłam prezent dla mojego męża, to przyszedł chyba z 3 tygodnie po jego urodzinach, chociaż zamówiłam go dużo, dużo wcześniej jeszcze, wiecie, żeby taki bufor zostawić. Więc to dla mnie też było takie, no trudno, przeżyję tak, dorosły chłop, ale kurczę, ten tort przeżywam bardziej, bo to było takie marzenie mojej córki, bo ona nie miała wyprawianych urodzin rok temu czy 2 lata temu, jeżeli chodzi o takie przyjęcie dla dzieci. Ona jak zaczęła przedszkole, to nie chciała, bo byłaby pierwsza i wiecie, ona się wstydziła, ona tam powoli te znajomości nawiązywała. No i po prostu ona sama stwierdziła, że ona nie chce, bo się wstydzi. No i w ogóle tam na nic takiego nie naciskaliśmy. W tym roku stwierdziła tak, że ona chce zaprosić wszystkie dzieci z przedszkola, bo one są bardzo fajne i ona się lubi z nimi bawić. Też kilka osób jeszcze z tej starej grupy, nie? Bo wam mówiłam, że tam było takie przemieszanie międzygrupowe. I od kilku miesięcy cały czas gadała o tym torcie, że wiecie, nie tam jakieś prezenty na urodziny czy coś, tylko po prostu jest pod wrażeniem tortów. Jak chodzimy gdzieś na urodziny i po prostu ona patrzy, że wiecie, ktoś ma tam tort z jakimś motywem Spidermana, a ktoś, ostatnio byliśmy, tam było z tym Baby Shark, nie? Z tym rekinem takim tam, co śpiewa. I po prostu ona takie, wiecie, wow, że można mieć swoją ulubioną bajkę na torcie, nie? I w ogóle takie wow. No i specjalnie szukaliśmy, bo wiecie, tutaj nie ma takiego wyboru, nie jak w Polsce. Ja po prostu nawet w samym Gdańsku mam kilka osób, nawet które znam, które zajmują się tak hobbystycznie tym i po prostu widzę też, jakie prace wykonują, nie? Te torty, babeczki, jakieś takie ciasta, takie zwyklejsze, ale są bardzo ładne. Malta. Są bardzo ładne, nie wiem jak ze smakiem, ale wierzę, że są dobre i po prostu to, wiecie, nawet ładnie wygląda, nie? Tak jest porządnie zrobione, tak jakościowo. Tutaj no, ten wybór jest okrojony, no i chciałam tak dużo wcześniej zaklepać kogoś. To miał być tort taki z postaciami z Kubusia Puchatka. Że wiecie, tam są zrobione z tej tam masy cukrowej, że w ogóle cały tort wygląda jak takie drzewo ścięte. No w ogóle bardzo ładnie wszystko, no, smaki ustalone, cena bla 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 bla. Nie? Nie? I teraz, słuchajcie, mam 3 dni, żeby znaleźć nowy tort. Zrobić może. Może powinnam się nauczyć piec torty w te 3 dni, bo jednak się okazało, że pani go nie zrobi. I tak w ogóle jestem w szoku, że to się nie okazało, nie wiem, wieczór wcześniej albo 10 minut przed odbiorem. No powiem wam, że podłamałam się, bo no, ciężko znaleźć kogoś na ostatnią chwilę. Nie wiem, co mam zrobić. I domyślam się, że są też ścieżki, gdzie po prostu nie znajdę nikogo, kto tym się profesjonalnie zajmuje. I że można coś zrobić w domu, nawet robiąc to po prostu pierwszy raz w życiu, albo nie wiem, kupić coś z supermarketu jakoś, nie wiem, ozdobić po swojemu czy coś. Ale wiecie, chodziło mi o to, że to by był taki pierwszy tort w życiu, coś, na czym mi mega zależy. Bardzo mi się podobał właśnie konkretnie ten z Kubusiem Puchatkiem. U nas to tylko jest Kubuś Puchatek albo Kraina Lodu, nie? To po prostu inne bajki mogłyby nie istnieć. Więc chodzi mi o to, że po prostu chciałam takie coś wow. Nie? Takie 1000/10 ocena. Ja zareagowałam no, tak bardzo emocjonalnie. Na szczęście mój mąż jest tutaj taki mocniej stąpający po ziemi. Ja mam zawsze coś takiego, że najpierw mam taką falę, że muszę się wypłakać albo jakoś tam wkurzyć w ogóle. Raczej opcja z wypłakaniem i potem biorę się w garść i zaczynam coś działać. Mój mąż omija tę pierwszą fazę i po prostu dla niego to jest takie okej, ta typiarka powiedziała, że nie, co trzeba zrobić dalej? Znaleźć inną typiarkę, telefon, mail i jazda. Więc dobrze, że on jest przede mną w takich sprawach. Potrafi tak działać bez emocji,
szybko i przez to też dużo spraw ogarnia. To też było bardzo przydatne podczas choroby, kiedy ja się tam rozpadałam i w ogóle już nic, poddaję się, to on był zawsze taki, nie, jedziemy, zobacz, tu, jeszcze tyle, a potem to. I jakoś było mi łatwiej, nie? Bo jeżeli byłabym z osobą, która jest jeszcze na przykład bardziej wrażliwa niż ja, chociaż ja nie uważam siebie za wybitnie wrażliwą osobę, mam, nie wiem, jakieś porównanie do koleżanek, no to bardziej wrzuciłabym się do wora z tymi twardszymi. Ale jednak jeżeli chodzi o dziecko, to tutaj już się trochę pozmieniało, nie? Że bardziej te wszystkie rzeczy przeżywam i no nie wiem, no myślę, że ogólnie dziecko zmienia trochę patrzenie na takie różne rzeczy, nagle bardziej nam zależy, bo jeżeli to miałoby być jakiś, nie wiem, tort dla mnie i ktoś by mi napisał, nie, jednak tego nie zrobię, to ja bym powiedziała, spoko. To ja sobie, nie wiem, mafiny upiekę, nie? Karpatkę można zrobić, czy cokolwiek. I w ogóle bym machnęła ręką, ale jak już coś, co jest z moją córką, jest związanego, to zupełnie inaczej tu na mnie trafia. Tutaj już będzie zaraz całkowicie ciemno, zobaczcie. Więc myślę, że odezwę się jutro. Może coś będzie, wiadomo, z tortem. Tutaj też na Malcie są takie dosyć popularne, takie jakby drukowane torty. One może nie są najpiękniejsze na świecie, ale szybko można też je zrobić, nie? Że ktoś tam nie będzie musiał własnoręcznie coś tam tworzyć, lepić, wycinać, tylko po prostu jest jakiś nadruk. No nie wiem, nie wiem, trzymajcie kciuki. Mamy już kolejny dzień i wybraliśmy się na no niezbyt szybkie zakupy. Potrzebujemy jeszcze kilku rzeczy na urodziny. Zobaczcie, pełno osób świątecznych, elfy są tu wszędzie, jakieś kubki, no ale my idziemy do działu urodzinowego. Wzięliśmy balony, świeczki, kubeczki, talerzyki, zaraz zrobię Wam haul. Potem jeszcze zaszłam na szybko wziąć rajstopy. O, zobaczcie, można dziecko przebrać za Mikołaja albo Mikołajkę. Trochę chmur się zebrało, no ale nie padało. I tutaj merba, witają mnie w sklepie. Kurczę, chyba zepsułam statyw. Stoicie krzywo. Niech będzie na razie tak, jak jest. Powiem Wam, że wczoraj spędziliśmy normalnie pół dnia na tych zakupach, jeżdżąc od sklepu do sklepu. Mam nadzieję, że załatwiliśmy wszystko, co potrzeba. Mieliśmy cały samochód załadowany, ale też pokażę Wam zaraz dlaczego. O, rany! Poczekajcie. Dwanaście paczek papierów toaletowych. W jednej paczce jest 10 rolek, więc mamy 120 rolek. I możecie zadać pytanie, Magda, czy macie jakieś problemy? Może przesunę to jednak tam, żeby nie hałasowało. Otóż na Malcie, w różnych sklepach, nawet w takich mniejszych, dostaje się do zakupów różne gratisy. Zazwyczaj są to zgrzewki wody albo jakieś napoje. Chyba tylko spotkałam się z gazowanymi, że wiecie, za każde wydane 20-30 euro, w zależności gdzie, dostaje się na przykład zgrzewkę wody. Na Malcie nie pije się wody z kranu, więc albo zakłada się osmozę, żeby tam przerabiała tę wodę i wtedy już można pić. My akurat coś takiego mamy, albo po prostu bierze się no, ze sklepu, nie? W sensie mówię bierze się, no bo niekoniecznie kupuje się, często po prostu dostaje się. W ogóle to te butelki potem wrzuca się do takiej maszyny i się dostaje 10 centów zwrotu na kuponie, który można znowu wydać w sklepie. Ale do czego ja zmierzałam? A, że ten papier. No i właśnie w niektórych sklepach jest coś takiego, że czasami, bo to też nie zawsze, można zamiast wody wziąć coś innego. Często są to, tak konkretnie dla mnie, takie no dosyć bezużyteczne rzeczy, których nie chciałabym wziąć. Na przykład kiedyś był taki płyn do prania, tylko że on śmierdział. Ja nie chciałam go używać, bo on mi się strasznie nie podobał. Nie to, że nie wiem, nie lubię jakiegoś zapachu kwiatów, lasu czy cokolwiek, tylko po prostu ja mam wrażenie, że to pranie bardziej śmierdziało niż pachniało. I właśnie bardzo często to były, albo czasami są też takie jakby sosy sztuczne, białe, nie że beszamelowe, ale no nie wiem. No po prostu ja nie wiem, co miałabym zrobić z kartonem takich sosów. I powiem Wam, że ja tak mniej więcej od 4,5 roku nie kupiłam
płyny do mycia naczyń. Jakieś panie się kłócą za oknem. Nie wiem, czy to słyszycie. Najlepsze, że kłócą się po maltańsku, więc nie wiem, czy potem mam to wyciszać, czy nie, bo nie wiem, co mówią. Wracając do tego płynu, to jest przecież niesamowicie istotna historia. To przeprowadzając się do tego mieszkania, właśnie to było tam około 4,5 roku temu, no nic tutaj nie mieliśmy, no nie? Do jedzenia, żadnych zapasów, już nie mówiąc o chemii, więc zrobiliśmy takie ogromne zamówienie i rozrobiliśmy to przez internet w supermarkecie Spar, to był chyba, no nieistotne, ale po prostu, wiecie, wydaliśmy tam kupę hajsu. I tam trzeba było wybrać, co chcemy jako gratis do zamówienia. I były jakieś słodycze, była ta woda, chyba właśnie te sosy, bo one dosyć często są, i płyn do naczyń. I sobie myślę, no to płyn do naczyń, no nie, no to przyda się. I słuchajcie, ja nawet nie pamiętam, ile oni przywieźli tych płynów do naczyń, ale teraz właśnie po 4,5 roku kończymy. Mamy ostatni. Także słuchajcie, będę musiała się przejść po nowy płyn do naczyń. No bo w większości używamy zmywarki, nie? Więc to też nie jest tak, że dostaliśmy tych płynów 200 i po prostu jedziemy jeden po drugim. No więc tak to bywa na Malcie. Trochę mnie to zaskoczyło, ale właśnie poza tym supermarketem, gdzie przywieźliśmy 120 rolek papieru, czyli domyślacie się, że sporo musieliśmy wydać. To było coś mniej więcej 390 euro, bo po prostu raz na kilka miesięcy jedziemy tam, żeby zrobić takie zapasy w stylu tych kapsułek do prania, do zmywarki, jakieś tam płyny czyszczące i tak dalej, bo kupując je tutaj w takich mniejszych osiedlowych, bardzo dużo się przepłaca, naprawdę bardzo dużo, więc jedziemy, tak jak mówię, raz na 3 miesiące zrobić takie zakupy bardzo duże, no i zazwyczaj wracamy z gratisem wodnym, teraz papier, czemu nie? I może Wam jeszcze pokażę, co kupiłam w sklepie Talira i to jest sklep, jak miałabym przyrównać do jakiegoś w Polsce, to trochę takie Pepco. Jest ich kilka, może nawet kilkanaście w sumie na całej Malcie. Są dosyć popularne, bo tam po prostu to jest taki, wiecie, sklep z pierdołami, nie? Że dużo jakichś różnych ozdób, jakieś kubeczki, talerzyki, ale powiedzmy ta jakość nie jest powalająca, ale też no, jest tam tanio. Więc pokażę Wam, co kupiłam. To akurat całkiem mi się podoba. Tak dosyć losowo będę brała te produkty. Niektóre po prostu muszę schować, zanim moja córka wróci z przedszkola. Więc może jedno pokażę. Więc to jest takie pudełko na muffiny. Planuję upiec muffiny, chyba czekoladowe zrobię. Myślę, że to już będzie w następnym vlogu, bo się nie wyrobię, bo muszę złożyć jeszcze tego. No a już urodziny będą po publikacji, więc planuję zrobić dla rodziców muffiny, no bo tam dla dzieci będzie tort, o tym zaraz, a po prostu dla rodziców takie muffiny. Tam też będą jakieś kanapki, takie przekąski, ale bardziej na słono, kawa, herbata. I chciałam zamówić te muffiny albo cupcake'i z tym takim kremem. I słuchajcie, patrzę na jakieś tam trzy firmy, które to robią, w zasadzie takie trzy panie, które to robią i ceny za 20, a w sumie potrzebuję chyba 30, ale za 20 właśnie takich cupcake'ów i one nie były jakieś wymyślne, nie wiadomo co, takie artystyczne, tylko takie bardzo proste. Uwaga, werble, werble. Na jednym było 68 euro, cena, na drugim 72 i na trzecim chyba 76. Więc stwierdziłam tak, 300 zł za takie, wiecie, dwie blachy babeczek. Zrobię je sama, no nie? Zrobię je sama, sporo człowiek przyoszczędzi. I na Malcie, ja nie wiem, pewnie w Polsce też tak jest, możecie dać znać, bo nie byłam na urodzinach w Polsce, takich dziecięcych. Tu jest bardzo popularne, że jak ktoś przychodzi do nas na urodziny, to potem dostaje takiego giftbaga, no nie, że bierzemy po prostu torebkę i wsadzamy tam jakieś, no zazwyczaj są to słodycze dla tych dzieci. Czasami wsadzają, nie wiem, jakieś balony, jakąś małą zabaweczkę, coś takiego. Ja przywiozłam słodycze z Polski, muszę napisać im w ogóle, co to jest, bo tam tylko po polsku wziąłam papin z Polo, grześki, żelki jakieś, chyba zozole, takie chyba trzy rzeczy właśnie znalazłam w Biedronce, bo kupowałam to ostatniego dnia
nie wpadłam na to wcześniej. Plus właśnie tutaj dorzucimy jakieś takie balony, coś tam z konfetti, bla, bla, bla. No i po prostu każde dziecko dostanie coś takiego. I to jest jedyne, co znalazłam. Taka torebeczka. No bo wiadomo, są też takie normalnie prezentowe, ale one, no tam 2 czy 3 euro za każde, a dzieci ma być 17 chyba. Też widziałam, jak inni rodzice przygotowują to, więc no wiecie, to są takie, że tam raz się użyje, no i koniec. Tutaj tak losowo wyciągnęłam rajstopy, więc mogę Wam powiedzieć, że w sklepie takim z dziecięcymi ubraniami, akcesoriami 7,50 euro. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Nie wiem, ile w Polsce kosztują rajstopy, bo w sumie zawsze je kupowałam na Malcie. I też, dobra, wyciągam. Wzięłam kubeczki papierowe właśnie i dla dzieci, i dla dorosłych. Właśnie wszystko z tego sklepu Talira, bo takie rzeczy uważam, że są całkiem spoko jakości. W sensie tak jakby no nie odbiegają, więc nie za bardzo rozumiem, dlaczego płacić 3 razy tyle. Co tutaj mamy? No wiadomo, jakieś te serwetki. Największy problem miałam ze świeczkami. Chciałam po prostu taką świeczkę 4 i nigdzie jej nie znalazłam. No przysięgam Wam, patrzyłam chyba w 4 sklepach i nie ma. W sensie były inne na przykład numerki, a nie było 2, 3, 4. Więc no co? Nie stanę teraz na rzęsach i sama nie ulepię tego z jakiegoś tam wosku czy coś. Więc no już trudno się mówi. Weźmiemy 4 po prostu takie świeczki. Moje córce się podobają. Tutaj mam taki balon i nie za bardzo jest, gdzie ten balon tam powiesić. On musiałby być z helem, żeby po prostu sobie gdzieś tam, wiecie, na tasiemce latał, więc wzięłam taki, który ma sam stać. Powiem Wam, że nie wiem, czy to zadziała, ale no dowiemy się. I chcę podkreślić właśnie, że to są 4 urodziny, bo wszyscy myślą, że moja córka ma 5 urodziny. Że przez to, że jest i tak, jeżeli chodzi o zachowanie, bardziej dojrzała i też jest wysoka, no to wszyscy myślą tutaj, że ma 5. Dalej balony. Takie o, kolorowe, to właśnie, żeby wrzucić tam dzieciom. A tutaj dziwny produkt. To jest, patrzcie, takie drewniane rączki i gąbka. I wzięłam to, żeby było do kalendarza adwentowego i po prostu będziemy robić sobie takie stempelki. Nie wiem, jak to wyjdzie w praniu, bo tak jakościowo to myślę, że tak sobie, ale moja córka bardzo lubi, wiecie, malować, rysować, a teraz wycinać i myślę, że totalnie najlepszym dla niej prezentem z kalendarza adwentowego będą nożyczki, które nie tną prosto, tylko robią taki szlaczek, no nie? I ja na przykład, jakbym miała 4 lata, to chciałabym coś takiego dostać. Ona po prostu tyle czasu spędza na wycinaniu wszystkiego, naprawdę. Ona mogłaby pociąć wszystkie kartki, które mamy. Powiem Wam też, że obcięła sobie włosy, także pierwsze takie zdarzenie mamy już za sobą, tak więc ma grzywkę na bok. Okej, okay? No jak chce mieć taką fryzurę, no to niech ma. Dalej mamy inny rodzaj balonów, takich z uśmiechniętą buzią. Okej, okay. 18 starczy. Talerzyki na tort, na jakieś tam różne te przekąski, co Wam mówiłam, że kanapki, nie kanapki, bla, bla, bla. Teraz co tu jest? O kurczę, powiem Wam, że to mi wkurza na Malcie. Ja tego nie rozumiem. Chciałam znaleźć takie bardziej usztywnione foremki na muffiny, na cupcake'i, zwał jak zwał. I ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem, skąd oni tutaj je biorą. Jeżeli kupujemy gdzieś w cukierni, to one są zawsze jakieś takie ładne. A po prostu wszędzie. Ja byłam, myślę, że przez ostatni rok sprawdzałam to w kilkunastu sklepach, bo no dosyć często, jak już robię jakiś deser, to są to muffiny i nie ma, są tylko takie flaki. Takie, jak już tam jest ten muffin, to tak średnio to, myślę, wygląda. Tutaj mam 2 kartki urodzinowe, bo jeszcze 2 dzieci będzie miała urodziny, dostaliśmy zaproszenia i właśnie jeden chłopiec skończy 5 lat, dlatego ludzie myślą, że on i właśnie moja córka są w tym samym wieku. I najmłodszy z grupy też ma urodziny, tam chyba za 3 tygodnie, więc też się wybieramy, będzie coś o dinozaurach. Powiem Wam, że zastanawiałam się, czy moja córka jest najmłodsza, ale jednak jest chłopiec jeszcze jeden młodszy, także okej. Okay. I dalej
rany, coś tu mi poleciało. Tutaj też do kalendarza adwentowego dodawanie. Tu jest od 5 do 7 lat, ale myślę, że ogarnię, bo w sensie, że to dodawanie, no tu jest na przykład liczenie. No nie, no to do 19, no to umie policzyć do 19, co tu jeszcze jest? Tak trochę na szybko coś wzięliśmy. Ile ma kropek? Niech liczy, nie? Rodzice matematycy, to już czas najwyższy. A, o tym torcie. Więc taki update, 2 dni później. No to inna pani zrobi po prostu nam ten tort taki drukowany. Chyba mówiłam poprzednio w ciemnościach o nim. Nie mam pojęcia, jak on wyjdzie, jak będzie z jakością. No ale tak jakby, no co zrobić, nie? Jest sytuacja, jaka jest. Pokazaliśmy zdjęcia mojej córce, jak wychodzą takie torty, bo to będzie taki Frozen. Więc tam, jak już będzie ta Elsa, to już myślę, że przejdzie wszystko. No. A więc zobaczymy. To już zobaczymy w następnym vlogu. Mam nadzieję, że w ogóle impreza się uda. Że po prostu dzieci się nie rozchorują bardziej niż jest to teraz. Zaskoczyło mnie, że aż 17 tam będzie. To dużo. Ale każdy odpisywał, o, że ona jest taka kochana i taka miła. Oczywiście, że będziemy. I tak, no. Miło. Myślę, że mi się miło zrobiło, więc tym bardziej mojej córce będzie miło, że tyle dzieci do niej przyszło, ale przede wszystkim mam nadzieję, że będą się tam dobrze bawić. Ale się nagadałam. Powiem Wam, że na Malcie zrobiło się trochę chłodniej, tak już kończąc tego vloga, mamy 22 stopnie i tak ma być mniej więcej codziennie. W sensie dla mnie to jest super temperatura, nie? Gdzie człowiek wychodzi na zewnątrz i się nie poci jak świnka, więc ja tam nic do tego nie mam. Ale tak tylko mówię, jakby ktoś akurat się wybierał. No, więc kończymy. Taki zrobił się vlog, trochę haul. No i trzymajcie kciuki, żeby impreza się udała. Życzę Wam zdrowia i do zobaczenia.